Arbandre seri hasara harbandre seri hasara arbandre seri hasara hasari harbandre seri. Jeśli jesteś na tym miejscu i czujesz niepokój, czujesz niepokój w swoim sercu, spowodowany różnymi sytuacjami, przyjdź do nas. Przyjdź, pomodlimy się o ciebie i będziesz mieć pokój w swoim sercu. Chcę, żeby dzisiaj, jeżeli to słowo jest do ciebie, żebyś tego nie zlekceważył. Możesz dzisiaj zostać uwolniony w imieniu Jezusa. Jezus Chrystus chce ci dać dzisiaj pokój wieczny. Jeżeli pragniesz być dzisiaj uzdrowiony, to przyjdź do nas. Pomodlimy się o ciebie i zostaniesz zbawiony. Zostaniesz uzdrowiony. Ja urodziłam się z wadą serca. Miałam 3 operacje i lekarze mi powiedzieli, że nigdy w życiu nie będę całkowicie zdrowa. Zrobili wszystko, co mogli, ale ja uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi i zostałam uzdrowiona na 100%. Ty dzisiaj też możesz zostać uzdrowiona na 100%. Nie ma takiej choroby, która nie została przybita do krzyża. Nie ma takiej choroby, która będzie ci dzisiaj mogła męczyć. Choroba jest na tym świecie nielegalnie. Jeżeli chcesz być dzisiaj uzdrowiony, uwierz w te słowa. Przyjdź, pomodlę się o ciebie. Zostaniesz dzisiaj uzdrowiony. W imieniu Jezusa. Harbendry szery hasarbandry syr. Harbendry szar habrery. Harbendry sor. Harbendry szor. Jest tutaj osoba, która ma problemy z lewym kolanem. Jeżeli dzisiaj wiesz, że to jest do ciebie, nie lekceważ tych słów. Przyjdź, zostaniesz dzisiaj uzdrowiony. To jest dla ciebie dostępne. Mocą z nieba, mocą z wysokości. Jezus Chrystus chce dzisiaj cię uzdrowić. Nie lekceważ tych słów. Przyjdź do nas.